W tym filmie udowodnię twierdzenie Bezu, czyli przypomnę tutaj sformułowanie tego twierdzenia. Reszta z dzielenia wielomianu p od x przez dwumian x minus a jest równa p od a, czyli wartości wielomianu p właśnie w tym punkcie a. I tak jak mówiłem w filmie, który wprowadzał do twierdzenia Bezu, dowód właściwie polega, jeżeli sobie uświadomimy, co to znaczy dzielenie wielomianów, to zaraz zobaczymy, jaki to jest dowód. I chciałbym tutaj przypomnieć ten przykład, który mieliśmy, czyli dzielimy wielomian 3x kwadrat minus 4x plus 7 przez x minus 1. Co to znaczy, że myśmy kiedy właściwie kończymy to dzielenie? Co to jest reszta? Otóż reszta to jest wielomian, który jest niższego stopnia niż ten, przez który dzielimy. Czyli podzielić dwa wielomiany przez siebie, czyli wielomian 3x kwadrat minus 4x plus 7 przez x minus 1, to znaczy znaleźć pewien inny wielomian, tutaj 3x minus 1 on jest, no taki, że właśnie jest spełnione to równanie i tu jest ta reszta. Może warto sobie jeszcze taką analogię z dzieleniem liczb całkowitych zresztą uświadomić. Jeżeli mam dwie liczby, powiedzmy 27 i chcę podzielić 27 przez 4 zresztą, to jak ja to robię? No 27 dzielę przez 4, czyli co, to jest 6 razy 4, to jest 24, odejmuję, zostaje mi 3. Aha, i 3 jest mniejsze niż 4, to mówię, że to jest właśnie reszta. Czyli innymi słowy, 27 to jest 6 razy 4 plus 3. Prawda? O, czyli tutaj mamy 6 i 3. Czyli to dzielenie liczb, powiedzmy, całkowitych dodatnich z resztą, to jest takie następujące twierdzenie, że jeżeli mam dwie liczby całkowite, czyli 27 i 4, to mogę znaleźć dwie inne liczby całkowite, przy czym jedna z nich jest mniejsza niż 4, no taka, że zachodzi ta równość. 27 to jest 6 razy 4 plus 3, gdzie to charakterystyką tej liczby to jest reszta, która jest pomiędzy 0 i 4, prawda? Pomiędzy 0 a tą liczbą, przez którą dzielę. I dokładnie tak samo jest w przypadku dzielenia wielomianów. Prawda? Tak jak tutaj. Jak mam, może zapiszę, jak mam dzielenie wielomianów, czyli jak mam dwa wielomiany, q od x i p od x, to co to znaczy, że mogę jeden podzielić przez drugi? To znaczy wtedy istnieją nawet jedyne możemy zapisać, wielomiany. No co, nazwę je może w od x i r od x, przy czym stopień r od x, prawda, wielomianów nie możemy porównywać tak jak tutaj, że reszta jest mniejsza niż dzielnik. Natomiast możemy porównywać stopnie, czyli stopień r od x jest mniejszy niż stopień, no, tego wielomianu, przez który dzielę, p od x. To jest warunek na resztę. Takie, że, no właśnie, że wielomian q od x równa się w od x razy p od x plus r od x. Dobrze, to teraz tak, jeżeli twierdzeniu Bezu, tym p od x, prawda, tym p od x, tym wielomianem, przez który dzielę, jest x minus a. No, to jest wielomian stopnia pierwszego, czyli r od x jest stopnia 0, czyli jest liczbą. Prawda? Czyli jeżeli p od x stopnia pierwszego, to r od x ma stopień mniejszy niż 1. Mniejszy niż 1, czyli stała. Czyli r od x jest stałą. Zatem dla dowolnego wielomianu q od x możemy zapisać q od x równa się pewien wielomian w od x, czyli możemy podzielić zresztą przez wielomian x minus a, razy x minus a plus reszta. I ta reszta już nie jest wielomianem, tylko liczbą plus r.
To jest dzielenie wielomianów, prawda? Czyli to jest nasz, to wiemy, prawda? Tego tutaj nie dowodzimy, wiemy, że tak jest. No i teraz jak się to ma do twierdzenia bez u? No to ile to jest r? No jeżeli teraz to jest równość wielomianów, tak? Czyli równość dla każdego x. I teraz jeżeli do obu stron podstawimy x równe a, czyli q od a, q od a, ile równa się q od a? No q od a to jest w od a, prawda? Podstawiamy do obu stron liczbę a. No, mamy równość funkcji, czyli równość w każdym punkcie. Razy, no a minus a. A minus a plus reszta. Reszta nie jest funkcją, tylko liczbą. Ale niezależnie od tego, jakie jest w, tutaj mamy 0, czyli ta rzecz jest 0, czyli q od a, q od a jest równe właśnie tej reszcie. No i to jest dowód twierdzenia bez u. W szczególności tutaj, jeżeli ta reszta jest 0, czyli widzimy, że reszta jest 0 wtedy i tylko wtedy, kiedy q od a jest 0, czyli a jest pierwiastkiem wielomianu q. W ten sposób otrzymujemy taki wniosek z twierdzenia bez u, który czasem też się nazywa twierdzeniem bez u, że liczba a jest pierwiastkiem wielomianu q wtedy i tylko wtedy, gdy q dzieli się przez x minus a bez reszty. Prawda? No i to jest natychmiastowy wniosek z tego, że reszta z dzielenia wielomianu q przez x minus a to jest właśnie wartość q w punkcie A.